Cześć, witam. Miło mnie poinformować, że 2 lipca 2022 roku w sobotę odbył się pierwszy w Międzyrzeczu kiermasz książki używanej. Z mojej inicjatywy, moja organizacja, ale bardzo, bardzo dziękuję Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury, a przede wszystkim paniom z biblioteki za zaangażowanie w przygotowaniu całej imprezy, bo to nie był tylko kiermasz książki używanej, ale festyn z minionkami z okazji premiery filmu tegoż. I właściwie te minionki i duża obecność dzieci uratowała moją inicjatywę. Dlaczego? Ponieważ na festyn przyszło oczywiście bardzo dużo dzieci z opiekunami, rodzicami, dziadkami i tak dalej. No i te dzieci, jak już powiedziałam, uratowały mój kiermasz. Ponieważ z moich obserwacji wynika, że osoby dorosłe bardzo boją się książek. Kiedy tylko zobaczyli napis kiermasz książki używanej i stoły, a na nich książki, dorośli szerokim łukiem omijali to miejsce. Bali się, nie chcieli podchodzić, ale jak mówię, dzieci mnie uratowały, bo od razu biegły do stoiska, oglądały tytuły, pytały, rozmawiały, ja rozmawiałam z dziećmi, no i dawałam im w prezencie książeczkę. Wtedy opiekunowi wypadało podejść, no może nieśmiało, ja zachęcałam do wzięcia książki do ręki, obejrzenia, zajrzenia do środka, że to nie gryzie. No i tak powoli te lody pękały, ale mówię, gdyby nie dzieci, to nie wiem, jakby było z moim kiermaszem. Międzyrzeczanie nie są do tego przyzwyczajeni, bo był to pierwszy raz. Zamierzam takie spotkania kontynuować i następny kiermasz odbędzie się we wrześniu w ramach Dni Międzyrzecza. Kiedy przychodziło do płacenia, bo ten kiermasz to była nie tylko wymiana, raczej taka sprzedaż symboliczna. Aha, podmiotów, oferentów było dwoje, ja i pan Sebastian obok mnie. Wtedy rodzice no, macali się za kieszenie i portfele, no bo jakby tu, co tam wziąć za darmo. Wtedy pokazywałam kasę. Oto moja kasa. Tak wyglądała moja kasa. Napis, ile możesz? Kasa na koty, ponieważ te pieniążki, które dobrowolnie kupujący czy tam oferujący dawali, przeznaczyłam na utrzymanie bezdomnych kotów, którymi opiekują się panie z naszej biblioteki. I tu odnotuję sukces, bo tych pieniążków na koniec festynu było w tej kasie, w tym wiaderku 500 zł, co zapewni kupno karmy właśnie tym kotom do końca roku. Takie były pierwsze obserwacje. Kiedy już dorośli podeszli do tych stoisk, no to pytałam, czym się interesują, co czytają. No to były najpierw odpowiedzi nieśmiałe, potem bąknięcia jakieś, ale nikt nie odchodził z pustymi rękami. Nie wiem, czy z przymusu, czy dobrowolnie, bo tak wypadało. Czy dobrowolnie, no ale tak też się działo. Z biegiem czasu, znaczy po godzinie czy po dwóch, okazuje się, że zaczęli przyjeżdżać, przynosić mi książki ludzie, którzy ten mój kiermasz zauważyli. Torby z książkami, książki z piwnicy, ze strychów, oferta była bardzo bogata i gadka na ten temat, że ile my mamy tych książek, nie wiemy co z nim zrobić, szkoda, że nie wiedzieli, takie tam różne. Powiedziałam, że taki kiermasz będę organizowała cyklicznie, to oni na pewno przyniosą, na pewno dokonają selekcji, bo tych książek mają wiele. No i wśród tych przyniesionych były takie pozycje bezcenne jak żywienie bydła, albo prawo rzymskie, albo równie ciekawe i chodliwe tytuły, ale wszystkim zaofiarowane książki bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkich książek nie udało mi się, że tak powiem, komuś wtrynić, wręczyć i przywiozłam te pozostałe do domu, Andrzej samochodem i co? No i do następnego festynu. I ten przyjazd samochodem do domu był dla mnie zgubny, ale o tym za chwilę. I teraz, kiedy tak obserwowałam tych ludzi, to przypomniał mi się raport Biblioteki Narodowej, raport o stanie czytelnictwa. Mam przed sobą lekkie streszczenie tego raportu
I myślę, że jest to miejsce, żeby troszeczkę Wam na ten raport zwrócić uwagę. Otóż badanie dotyczyło roku 2021 i z badania wynika, że o 4% więcej Polaków zaczęło czytać. Ponieważ w tym roku jest to stosunek 38:62, czyli 38% dorosłych Polaków zwróciło chociaż raz swoją uwagę na słowo pisane w takiej czy innej postaci, a 62% grozi wtórny analfabetyzm. Jeżeli chodzi o czytanie, to jestem zdziwiona tym, taką informacją, że z wiekiem zainteresowanie książką się zmniejsza. Myślałam, że wprost przeciwnie. Kiedy jest się wreszcie na emeryturze, to ma się czas na czytanie, a tu się okazuje, że tak wcale nie jest. Im starszy obywatel, tym mniej czyta. Skąd pozyskują książki czytelnicy? Przede wszystkim kupują. I z rozmów to też tak wynikało, że kupują przede wszystkim książki, a informacje o książce, którą warto kupić, czerpią z różnych źródeł, przede wszystkim od znajomych, ale jak się okazuje, 20% kupujących te informacje pozyskuje z internetu. Mam nadzieję, że również z mojego kanału. Ktoś kupił z mojego polecenia książkę i to mnie bardzo cieszy. Ponad 20% Polaków nie ma domowych bibliotek. Oprócz podręczników nie ma w tych domach, w tych mieszkaniach żadnych innych książek. To jest troszeczkę niepokojące, ale no, tak wynika z badań. Jeżeli chodzi o typy literatury, no to na moim stole miałam od wyboru do koloru. Od książek dziecięcych, a właściwie one były najważniejsze tego dnia, bo to był festyn minionkowy, do albumów, encyklopedii, które nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem. O dziwo zainteresowaniem cieszyły się poradniki, na przykład jak szyć, jak urządzić poddasze, tego typu. Ale przede wszystkim, i to jest zgodne z badaniami Biblioteki Narodowej, największym zainteresowaniem cieszyła się literatura kryminalna. Różne trailery a książki, jak on ma, Harlana Cobaina, to wyrywano sobie z ręki, schodziły na pniu. Ja o tym Harlanie wiem tylko tyle, że jakiś serial powstał w Netflixie i nawet kupiłam Andrzejowi książkową wersję tego serialu. Andrzejowi się podobało, ale ja jeszcze nie miałam szczęścia zetknąć się z panem Harlanem Cobainem. Następnie to są książki obyczajowe, czyli Grochola, Kalacińska, Sowa, tego typu. No i literatura faktu. Tu panowie, jeżeli już zbliżyli się do stoiska, to szukali książek o II wojnie światowej, o polityce nawet, a więc literatura faktu. Ta, jak ona. Biblioteka Narodowa podała też zestawienie najpopularniejszych pisarzy wśród polskich czytelników w roku 2021. Na pierwszym miejscu nieodmiennie od wielu lat znajduje się Remigiusz Mróz. Dalej tenże Harlan Cobain, a trzecie miejsce zajmuje Olga Tokarczuk. Jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na stronę Biblioteki Narodowej i do zapoznania się z tymże raportem, bo jest on naprawdę ciekawy. Mówi wiele o nas jako o społeczeństwie. A teraz pokażę książki, które ja przyniosłam sobie z tego kiermaszu, korzystając z faktu, że te książki były tam, jak mówię, z piwnic przynoszone. Po pierwsze, Kopciuszek po rosyjsku. W wersji rosyjskiej Kopciuszek ktoś przyniósł. Następnie Dziadek do orzechów, wydany przez Książkę i Wiedzę, a przyniosłam sobie dlatego tego Dziadka do orzechów, że oczywiście jest ilustrowany przez Marcina Szancera, więc taka okazja zdarza się rzadko. W jednym z tagów mówiłam, że gdybym miała wybrać jeden gatunek literatury, który bym czytała, właściwie rodzaj, to jest poezja. I tu przyniosłam sobie zbiór poezji Nicolasa Guliena, wiersze wybrane, poety kubańskiego.
a więc z kręgu hiszpańskojęzycznego. Nicolas Gullien. Dobrze. Dostojewski. Biesy. Bo swoje mam takie rozwalone i chciałam... No PiF oczywiście. Biesy. O! Jeszcze bardziej zmaltretowana książka. To jest Oberża na pustkowiu. Daphne du Maurier. Taka jest sfatygowana strasznie. Ale to tylko znaczy, że była bardzo czytana. Albo znaczy, że fatalnie wydana. W każdym razie Oberża na pustkowiu. Książka nowa, to znaczy taka, o której się mówi. Lauren Groff, Wyspa Kobiet. To jest o jakiejś zakonnicy. 17-letnia Marie de France. Tak. Do Anglii, gdzie ma objąć przeoryszy zubożałego opactwa. Wiem, że były recenzje. Powiedzcie, co o tym sądzicie. I tutaj widzę, że nie mam, bo gdzieś już ją zaczęłam podczytywać. To jest książka Gorące mleko. Akcja dzieje się w Hiszpanii. Matka i córka. Matka przyjechała na leczenie. Też były recenzje już tej książki. A tutaj Wyspa Kobiet. Więc powiedzcie, co sądzicie o Gorącym mleku i o Wyspie Kobiet. Teraz dwa tomy znowu poezji. Takie różowe, pierwszy i drugi. I to jest poezja rosyjska. Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej, lata 1880-1967, w tłumaczeniu Witolda Dąbrowskiego, Andrzeja Mandalina i Wiktora Woroszylskiego. To jest Ossolińskich, Ossolineum wydało w 71 roku, dwa tomy, tak, dwa tomy i wydawnictwo poznańskie Literatura Skandynawska, Olaf Dun, Ludzie i żywioły, i to jest Duńczyk, bo już zdążyłam sprawdzić. A, przepraszam, to nie jest Duńczyk. Norweski powieściopisarz. Norweski powieściopisarz. I na koniec skarb nad skarbami. Perła nad perłami. Brylant nad brylantami. Okładka jest taka. Może już widzicie tutaj krasnoluda zwanego. Nie ma wiecie, grzbietu. Tak wygląda wklejka. Bardzo śmierdzi. Widocznie przeleżała swoje gdzieś tam na strychu. Tytuł z krzaty. Ku mojemu zdumieniu doszły mnie słuchy, że podobno są ludzie, którzy nigdy nie widzieli skrzata. Jestem przekonany, że mają po prostu słaby wzrok. A więc skrzaty. Napisał Will Huygen, bo to jest holenderska książka, a ilustrował Rien Pordatier. No i właśnie, te ilustracje są po prostu wspaniałe. Jeżeli macie, czytaliście, bo ja zrobię oczywiście osobny film o tej książce, bo jest przepiękna. Czekam tylko, kiedy powróci do mojego ogrodu ten skrzat, czyli krasnal. Co to wiecie, w każdym polskim ogrodzie kiedyś stała, teraz gdzieś sobie poszedł w świat. A propos świata, kto oglądał film Amelia, to tam pamięta tego wędrującego skrzata. I to są moje opowieści o pierwszym kiermaszu książki używanej w Międzyrzeczu. Czy w waszych miastach się odbywają, czy chodzicie, czy korzystacie. Komentujcie książki, które sobie przyniosłam z tego kiermaszu. No i ja jestem zadowolona. A teraz przechodzę do informacji, że ten festyn zakończył się dla mnie nie za bardzo, bo przyjechałam na kiermasz rowerem. Postawiłam rower przed biblioteką i tak zajęłam się kiermaszem, że kiedy kiermasz się skończył, przyjechał Andrzej samochodem i książki zabraliśmy do domu. I dopiero na drugi dzień się zorientowałam, że nie ma mojego roweru, czy rowera. Och. No i co? Lecę pod bibliotekę, a tam jego oczywiście nie ma, bo został ukradziony. Na szczęście w bibliotece jest monitoring.
zobaczyłam gębę tego złodzieja, jak go dorwę, to zgłosiłam sprawę oczywiście na policję, no i wierzę w to, że sprawne działania międzyrzeckiej policji doprowadzą do złapania złodzieja, odzyskam rower i wszystko zakończy się happy endem, czego mi życzcie. Jeszcze raz proszę o dyskusję na temat kiermaszy i różnych wakacyjnych i nie tylko wydarzeń książkowych. Dziękuję, do zobaczenia.